Choćby pytania z chemii były trudne, zdaje mi się, że to było właśnie najtrudniejsze. Biologia akurat była te tematy, które teraz niedawno przerabialiśmy, więc dla nas zdaje mi się, że to nie był problem. Były takie najświeższe. A matematyka to akurat wszystkie testy próbne, mi się zdaje, że obydwa testy próbne były trudniejsze. I tylko jednego zadania tak naprawdę nie byłem pewny. Przyszczutko. Jedno zadanie było tylko na udowodnienie i to naprawdę nie było takie trudne zadanie, to było chyba najgorsze. Dużo było otwartych zadań na temat? Zadań otwartych, tak jak zawsze, trzy zadania były. No trzy zadania, z czego jedno jest jak zawsze na udowodnienie, które było najtrudniejsze. Znaczy najwięcej problemów sprawiła mi chemia, ponieważ nie jestem w niej najlepsza. A w drugiej części matematyka, pierwsze 10 zadań zdawało się być nawet łatwe, ale szczerze mówiąc to w dwóch zamkniętych zadaniach nie miałam pojęcia, jak je rozwiązać. Tak poza tym to trzy otwarte były pytania z matematyki. Rozwiązałam wszystkie, tylko że jedno pytanie było na tak zwane dowodzenie, gdzie trzeba było udowodnić prawidłowość. I tam po prostu napisałam to osłownie, ponieważ nie potrafiłam inaczej tego wyjaśnić. Teraz, bo to zależy od tego nasza przyszłość, gdzie się dostaniemy do jakiejś szkoły, więc no stres jest w każdym razie przed pierwszym dniem największy zawsze, a potem to już troszeczkę lepiej, takie pocieszenie, już pierwszy dzień minął, jestem bliżej końca. Jeszcze nie trudno po język? Tak, tylko język. Akurat język angielski i większość osób też pisze.